Wiem, że czasem mówię, że ciężko uwierzyć, że omawiana przeze mnie sprawa jest prawdziwa, albo że jest rodem wyjęta z Agaty Christi, i dziś muszę powiedzieć to po raz kolejny. Tylko, że dziś to jest Agata Christi do potęgi. Bo dzisiejszą historią można by streścić tak. Bogata dziedziczka znika ze swojej posiadłości na francuskiej Rywierze. Zostaje znaleziona w piwnicy swojego domu, która jest zaryglowana, zablokowana od środka. Mimo, że przyczyną śmierci, bez wątpienia, jest morderstwo. Dodatkowo w środku krwią wypisane jest imię jej oprawcy, który jednak zdaje się mieć alibi na czas jej śmierci i na którego niewinność jest wiele dowodów. A to dopiero początek. Sprawa miała miejsce na początku lat 90. we Francji i w zasadzie toczy się dalej. Nowe informacje wyszły na przykład też w ubiegłym roku. A zatem witam Was w aneksie. Miło mi, że ponownie dziś do mnie dołączyliście. A jeżeli jesteście tutaj nowi, to miło mi Was poznać. Ja mam na imię Aga. I dziś zapraszam Was do historii tajemniczego morderstwa Ghislaine Marshall. Życie Justyny Marszal było pod wieloma względami godne pozastroszczenia. W wieku 65 lat ta zamożna dziedziczka cieszyła się wolnym czasem i spotkaniami z przyjaciółmi. W roku 1991, bo to o tym roku będziemy dziś mówić, była wdową. Jej zmarły już wtedy mąż, Jean-Pierre Marszał. Był właścicielem francuskiej firmy produkującej części do samochodów, Marshall. Po jego śmierci kobieta nie musiała już martwić się finansami. Swój czas dzieliła pomiędzy dwa domy. Jeden w Szwajcarii, który uważała za swój główny, stały dom, i może trzeba ją nazwać letnią rezydencją Villę La Chamont na południu Francji w Mouron. To jest na południowy zachód od Nicei i zaraz na północ od Cannes. Jej willa, Villa la Chamonde, jak się nazywała, znajdowała się na wzgórzach wznoszących się właśnie nad Kan. I kobieta tam właśnie spędzała lato 1991 roku. Był 23 czerwca przed południem. To była niedziela, gdy Ghislaine szykowała się na lunch w domu swojej przyjaciółki. Colette I jej męża. Wiemy o tym, bo tamtego dnia o 11.48 dokładnie przez kilka minut rozmawiała z inną swoją przyjaciółką, Eriką. Robiły plany na następny dzień. 20 czerwca to one chciały spotkać się na lunch, umówiły się na następny dzień. 24 czerwca to Erika miała przyjść do Żyslen na lunch rozłączyły się na krótko przed dwunastą. Gislaine powiedziała, że dopiero co wzięła prysznic i że musi się spieszyć, aby zdążyć się wyszykować na spotkanie z Colette i z jej mężem za godzinę. Pożegnały się więc, mówiąc, że spotkają się jutro i to był ostatni raz, kiedy ktokolwiek rozmawiał z Gislaine Marshall. I zdaje się, że coś musiało się wydarzyć zaraz po tym telefonie, bo Gisle nie pojawiła się na umówionym lunchu o 13. Koled i jej mąż czekali na nią, około 13.30 zadzwonili do jej domu, lecz nikt nie odebrał. Zaniepokojona kolet pojechała do Wili de Chamont około 18. Pukała do drzwi, dzwoniła dzwonkiem, lecz nikt nie przyszedł. Nie próbowała wtedy jednak wchodzić do domu. Założyła, że Gislein może musiała nagle wyjechać, że coś się stało, może zapomniała o lunchu. Nie wiedziała wtedy jeszcze o rozmowie Gislein z Eriką, która szykowała się na to spotkanie na godzinę przed tym, gdy się umówiły, więc raczej nie było możliwe, aby Gislein tak nagle zapomniała. I tak dochodzimy do następnego dnia. Tak jak to zaplanowały, przyjaciółka Erika przyjechała do Wilni. Około 11:30 na ten lunch, na który została dzień wcześniej zaproszona. Ale i ona nie zostaje nikogo w domu. Wtedy gdzieś dopiero udało jej się zdzwonić z kolet, no i odkrywają, że obie nie miały z nią kontaktu od przeszło 24 godzin. Wiedzą, że Żysleń miała zainstalowany w domu jakiś alarm przeciwłamaniowy, i jej przyjaciółki, przy pomocy kolejnej przyjaciółki, i zarówno sąsiadki Żysleń kobiety imieniem Tansin zadzwoniły do tej firmy, mówiąc, że potrzebują pomocy, że chcą dostać się do środka, ponieważ boją się, że mogło dojść do jakiegoś wypadku. Wyobrażały sobie, że Giseline mogła poślizgnąć się w łazience i nie może wstać, coś w tym stylu. Przyjeżdża więc ktoś z firmy ochroniarskiej i okazuje się wtedy, że dom nie był nawet zamknięty na klucz. Drzwi wejściowe były otwarte, a klucz do nich był w drzwiach w zamku, od środka, od wewnętrznej strony. Alarm przeciwwłamaniowy nie był uruchomiony, tak właśnie jakby żyslań dalej znajdowała się w domu. Nie znajdują jej tam jednak. W domu nie ma żadnych oznak włamania czy walki. Panuje względny porządek. W kuchni znajdują się nieposprzątane resztki po śniadaniu na tacy, łóżko w sypialni jest niepościelone. Leżą na nim okulary i gazeta. Tak jakby Zislaine zjadła śniadanie na tacy w łóżku, czytając gazetę, po czym stała, odniosła tacę do kuchni. Potem może wzięła prysznic i rozmawiała z Eriką przez telefon. Ale co dalej? W ciągu dnia w domu zaczyna pojawiać się coraz więcej osób. Przyjaciół, sąsiadów, pojawia się też lekarz Gislaine. Wszyscy dowiadują się o tym dziwnym zniknięciu i myślą, że mogą jakąś pomóc. Ktoś zaczyna przeglądać jej rzeczy. Zauważają, że zdaje się, że nic nie zniknęło. Jej biżuteria wszystko, co miało jakąś wartość, jest na swoim miejscu. Znajdują jej torebkę i odkrywają jednak, że w portfelu nie ma żadnej gotówki. Ale też nikt oczywiście nie mógł być pewny, ponieważ Ryslein mieszkała sama, czy akurat miała w ogóle wtedy jakąś gotówkę w portfelu mogła ją wydać kilka dni wcześniej. I nie mieć okazji, aby nie potrzebować jeszcze, aby wypłacić więcej. W końcu wieczorem tego dnia, 24 czerwca, to był poniedziałek, przyjaciele decydują się wezwać policję. Przyjeżdża żandarmeria i robią to, co zostało już zrobione. Przeszukują dom i dochodzą do tego samego wniosku: pani marszał w nim nie ma. Z jedną różnicą, bo ich interesuje też piwnica, do której dało się wejść tylko w jeden sposób. Ciężkimi metalowymi drzwiami z zewnątrz. Piwnica ta nie była w żaden sposób połączona z domem, to znaczy nie można było do niej wejść ze środka domu, tylko właśnie jedynie tymi jednymi drzwiami. Ktoś z przyjaciół Rzystein próbował już wcześniej do niej wejść, ale został drzwi zamknięte. Teraz policjantom po krótkich poszukiwaniach udało się znaleźć klucz, który znaleźli powieszony na jakimś haku czy wieszaku w szopie na narzędzia ogrodowe i próbują otworzyć drzwi. Były one faktycznie zamknięte na zamek, ale odkryli, że po przekręceniu klucza wcale nie mogą wejść do środka, bo drzwi były zablokowane czymś od wewnątrz. Otworzyły się jedynie na około 2 cm i nie chciały ruszyć. Trochę czasu zajęło im siłowanie się z drzwiami i w końcu kilka osób pchając naraz zdołało otworzyć je na tyle, żeby zobaczyć, że blokowało je złożone łóżko polowe, które było nieoparte. Dali je je, więc odsunąć, lecz i teraz drzwi nie otwierają się, bo napotykają kolejną przeszkodę. Drzwi okazują się być zablokowane też przez taki spory, gruby. Gdzieś przeczytałam, że był tu jakiś pręd, ale jednak później oglądając różne dostępne zdjęcia, to było jednak coś, co wygląda na zrobione z drewna. I ta drewniana belka, bo może tak będę ją nazywać, była oparta o drzwi i zablokowana pod ścianą naprzeciwko, przeciwko. Także tworzyła taki jakby trójkąt razem z podłogą i blokowała te drzwi. Blokowała prawie że na amen. Mężczyźni długo się z tymi drzwiami siłowali. W końcu zdołali otworzyć je na tyle, że jeden z nich zdołał tam wetknąć rękę i przesunąć, strącić tabelkę, tak że drzwi otwarły się. Ale nie było to chyba takie proste, bo później okazało się, że. Przede wszystkim wygieli te drzwi, a ta belka wyżłobiła dziurę w podłodze. Cała operacja więc zajęła im trochę czasu, trochę siły, lecz drzwi w końcu otworzyły się. I policjanci nie wiedzieli, czego się spodziewać w tym momencie, bo wiedzieli, że z piwnicy nie było żadnego innego wyjścia. Wyglądało to więc tak, jakby ktoś zabarykadował się tam wewnątrz. Czyżby Slayn się tam zamknęła? Jeżeli tak, to dlaczego i czyżby od wczoraj siedziała w piwnicy? Weszli do środka i zauważyli, że było ciemno. Światło było zgaszane, lecz gdy znaleźli włącznik światła, odkryli z ulgą, że to działa. Na podłodze około wejścia zauważyli trochę krwi. Cała piwnica była dosyć ponura i nie była też specjalnie zagospodarowana, w większości była pusta. Znajdowało się tam też kilka mniejszych pomieszczeń. Przypuszczam, że dla oglądających na YouTube załączą jakąś mapę czy coś w tym stylu, bo Wtedy po prostu łatwiej sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało. Niełatwo to opisać. I w jednym z tych małych pomieszczeń w piwnicy, do której drzwi były otwarte w tym pomieszczeniu znajdował się grzejnik na wodę od razu zauważyli ciało. Na ziemi leżała, można by wręcz powiedzieć, rozciągnięta Giselle Marszall. Leżała na brzuchu, z twarzą przyciśniętą do podłogi. Ręce miała wyciągnięte przed siebie. W kierunku drzwi pomieszczenia. Miała na sobie szlafrok, który był podsunięty do góry, na wysokości jej talii. Ghislaine miała tyle obrażeń na ciele, że na początku nie było jasne, co się stało i co spowodowało śmierć. Autopsja przeprowadzona 28 czerwca wykazała, że kobiecie zadano pięć silnych uderzeń w głowę tępym narzędziem. Obrażenia zadano jej tym kawałkiem drewna, czy tą belką znalezioną w piwnicy. Jak podkreślił lekarz, który przeprowadzał autopsję, uderzenia w głowę były na tyle silne, że jego zdaniem celem uderzającego nie było ogłuszenie kobiety, a zabicie jej. I uderzenia te same w sobie mogły już być śmiertelne. Poza tym w klatkę piersiową i w brzuch zadano łącznie 10 ran ostrym narzędziem. Lekarz opisał to ostrze jako długie, na około 15 do 20 cm i szerokie na około dwa. Zauważył też na ranach, jakie to narzędzie zostawiło, że musiał to być jakiś nóż ostry z obu stron. To znaczy nie na przykład nóż kuchenny, który jest ostry z jednej strony, a z drugiej tępy, a coś w rodzaju jakiegoś małego sztyletu na przykład, ostrego z obu stron. Może mały szczegół, ale wierzcie mi, będzie miał potem znaczenie. Na szyi dynatki znajdowała się rana, Zadana prawdopodobnie tym samym narzędziem, układające się w kształt litery V. Lekarz zgadywał, że rana ta miała taki kształt, ponieważ kobieta zaczęła upadać w momencie, gdy trafiło ją ostrze. Rana ta sama w sobie nie była śmiertelna, bo omijała wszystkie najważniejsze żyły. Na rękach i dłoniach Grislain znajdowały się rany i nacięcia. Również duże siniaków, co sugerowało, że kobieta broniła się i na przykład próbowała złapać albo odepchnąć ostrze. Z ran zadanych w klatkę piersiową i żołądek trzy z ciosów przebiły wątrobę. To też może mieć zaraz znaczenie. Na lewym udzie kobiety znajdowała się pojedyncza rana. Nieszczególnie głęboka, czy nieszczególnie niebezpieczna w porównaniu z innymi, ale i ona okazała się ważna z kilku powodów. Bo z rany tej wypłynęła krew, która zgodnie z prawem grawitacji spłynęła po udzie na podłogę i tam zakrzepła. Kąt, pod jakim spłynęła, oznaczał bez wątpliwości, że nacięcia dokonano w momencie, gdy Giselein leżała już w tamtym miejscu, w tamtej pozycji, na brzuchu, i że po zadaniu tej rany nie duszyła się stamtąd. I to będzie zaraz ważne, bo sugeruje, że ktoś musiał stać nad Gislein i zadał jej to ostatnie nacięcie w momencie, gdy ona już leżała w tym pomieszczeniu, po tym, gdy zadano jej inne obrażenia. Później zostanie też zauważone, że ten rodzaj nacięcia na udzie przypomina metodę, jakiej używają myśliwi na przykład, aby sprawdzić, czy upolowane zwierzę jeszcze żyje. Robi się nacięcie, jeżeli krew zany nie wypływa albo spływa jej mało, to oznacza, że ofiara już nie żyje, bo krew po śmierci oczywiście przestaje krążyć w żyłach. Skóra zdatna na kolanach, jak i pył i kurz, który zebrał się na jej szlafroku, wskazywało na to, że Gisleine była ciągnięta za nogi po podłodze tej piwnicy. Wiele wskazywało na to, że nie została zaatakowana w bojlerowni, a w innej części piwnicy. I po tym, gdy upadła, została tam zaciągnięta. Obleżenia głowy i rany zadane nożem przyczyniły się do śmierci kobiety. Lekarz szacował, że Justine zmarła od 15 do 30 minut po otrzymaniu ciosów. Chociaż później będą też eksperci, którzy powiedzą, że do śmierci mogło dojść znacznie szybciej. I czytając o tym na początku. Zastanawiałam się nad jedną rzeczą, bo jeżeli założymy, że Gislein zginęła w piwnicy, a tak właśnie zdaje się być, to gdzie było najwięcej jej krwi? Czy w miejscu, gdzie ciało zostało znalezione, czy może gdzieś indziej? Jeżeli kobieta umierała przez nawet jeżeli nie 30 minut, a powiedzmy 10 minut, to musiała krwawić z zadanych jej ran. Gdzie więc tej krwi było najwięcej? Możliwe oczywiście, że jej szlafrok, jeżeli to był jeden z tych takich większych, kąpielowych szlafroków, wchłonął trochę jej krwi, ale nie znalazłam zbyt wielu informacji o tej, gdzie było ile krwi. Tak później, patrząc na zdjęcia i z tego wszystkiego, co wyczytałam, na pewno sporo krwi było pod tymi głównymi metalowymi drzwiami, oraz trochę krwi znaleziono w miejscu, gdzie ciało Ryslane leżało, w tym pomieszczeniu z grzejnikiem na wodę. Trochę krwi znaleziono też na ziemi w dwóch różnych miejscach, i teraz przejdźmy do gwoździa programu, że tak go nazwę, bo chodzi o pewien napis, a w zasadzie dwa znalezione w piwnicy. Bo na białych drzwiach prowadzących do pewnego pomieszczenia, które nazywano taką komórką na wino nie było to to samo pomieszczenie, gdzie ciało znaleziono ale inne pomieszczenie Trochę bliżej tych głównych metalowych drzwi, tam na tych białych drzwiach znajdował się napis. Wykonany krwią, jak się później okaże, krwią denatki. Napis ten bardzo wyraźny, wykonany około jednego metra nad ziemią, gdzieś tak na wysokości klamki, głosił Omar Matue, oznaczający: Omar mnie zabił. Napisany jednak z błędem ortograficznym bo ostatnie słowo, "tuer" zostało napisane w bezokoliczniku, czyli dosłownie zabić. Poprawnie powinno być zapisane tue z e na końcu, a nie r, mimo że te słowa wymawia się tak samo. Później pojawi się wiele sporów co do tego, czy rodzona francuska od urodzenia posługująca się językiem francuskim popełniłaby tak podstawowy błąd gramatyczny. Do tego jeszcze wrócimy. Ale powiedziałam, że napisy znajdowały się w dwóch miejscach, bo również na drzwiach prowadzących do pomieszczenia z grzejnikiem na wodę, czyli tam, gdzie ciało Żysneń zostało znalezione, na wewnętrznej części drzwi, ale ponieważ te drzwi były otwarte do wewnątrz piwnicy, to napis jakby znajdował się na zewnątrz, poza pomieszczeniem. Znajdował się podobny, lecz zdecydowanie. Trudniejszy do rozczytania napis. Znajdujący się znacznie niżej niż ten poprzedni. Trochę tak jakby ktoś może stworzył go leżąc na ziemi. Napis ten głosił. Omar ma t", czyli omar mnie z. Tak jakby ktoś chciał napisać, że omar mnie zabił, to co na tych drugich drzwiach, ale nie dał rady. Ale ten napis był też znacznie mniej czytelny i powiedzmy tak trochę nagryzmolony. Tak jakby osoba pisząca to miała zdecydowany problem ze stworzeniem tego napisu i gdyby nie znaleziono tego pierwszego napisu, to pewnie byłyby spory co do czego, co na tych drugich drzwiach zostało napisane. Oba napisy zostały wykonane krwią żyslen, lecz z żadnego z nich nie udało się pobrać odcisków palców. Na jednym zdjęciu na tych drugich drzwiach prowadzących do pomieszczenia z grzejnikiem na wodę widać taki jakby częściowy odcisk dłoni, ale ponieważ ten również jest rozmazany, nie było możliwe potwierdzenie, czy jest to odcisk Goni Ghislaine czy kogoś innego. Ale teraz pewnie wszyscy mają pytanie. Kim do jasnej ciasnej był ten Omar? Bo wygląda to tak, jakby Ghislaine, umierając, podała nam wręcz na tacy imię swojego oprawcy. Szukajcie zatem Omara. Szybko okazało się, że w jej kręgach wszyscy wiedzieli o tylko jednym omarze, i był to 29-letni Omar Radad, jej ogrodnik. Sprawa więc zdaje się prosta. Omar zabił swoją pracodawczynię, a ta umierając dała radę napisać, kto ją zabił. Omar powinien zostać złapany, przyznać się do wszystkiego zostać osądzonym i pójść do więzienia. Ale nic bardziej mylnego, bo gdyby to było takie proste, to pewnie dziś by wam o tym nie opowiadała, albo ten odcinek trwałby nie tyle ile trwa, a 20 minut. Ta przyjaciółka i niedaleka sąsiadka Gyslen, kobieta imieniem Francine, powiedziała policjantom już tej samej nocy, gdy odkryto ciało żyslen, że one obie miały tego samego ogrodnika, właśnie Omara który, jak wiedziała, zwykle pracował tylko w tygodniu, ale tym razem tak się złożyło, że był w pracy i 23 czerwca, w niedzielę. Zarówno Francine, jak i Ghislaine znały O'Mara, też jego ojca i żonę, już od lat. Wcześniej przez ponad dwie dekady ojciec O'Mara pracował dla Francine, też jako ogrodnik. A w roku 1985... Czyli na 6 lat przed tymi wydarzeniami, ojciec ściągnął 23-letniego wtedy Omara do Francji. Pochodzili z Maroka, lecz byli Berberami. Jest to rdzenna afrykańska ludność zamieszkująca kilka północnoafrykańskich krajów. Ciekawostka: wielu z nich wyróżnia się tym, że mają często jasne włosy i niebieskie lub zielone oczy. Lecz ci zwykle nie pochodzą z Maroka i. Omar nie należał akurat do tej grupy. Posługują się też swoim własnym językiem. I tak też było w przypadku Omara, który przyjeżdżając do Francji mówił po berberyjsku i trochę po arabsku. Omar na początku nie był pewien, czy Francja stanie się jego domem na stałe, ale podczas swoich pierwszych lat poznał tam Latifę Czracini która była jakiegoś włosko i jeszcze jakiegoś arabskiego pochodzenia, ale nie jestem pewna jakiego dokładnie. Ale to też nie ma chyba znaczenia. Para pobrała się i Omar postanowił zostać we Francji. Pracował najpierw dla Francine, a potem też i dla Ghislaine, która tak była zadowolona z jego pracy, że na jakiś czas młode małżeństwo zamieszkało nawet w małym oddzielnym mieszkaniu na piętrze jej willi. Żislen zatrudniła też jego żonę Latifę jako pomoc domową. Ale po jakimś czasie, gdy na świat przyszło ich pierwsze dziecko, ponieważ było im ciasno w tym małym mieszkaniu w willi, przeprowadzili się do innego mieszkania, jakieś pięć kilometrów dalej. Wtedy też Latifa zrezygnowała z pracy u Żislen na rzecz innej, ale Omar wciąż pozostał ogrodnikiem. Zarówno dla Gislen, jak i dla mieszkających jakieś 800 metrów dalej w Tansin. Według wszystkich, którzy je znali, relacja Omara i jego rodziny z tymi starszymi kobietami była ciepła i serdeczna. Oboje były zadowolone z jego pracy, od lat znały jego ojca i chętnie pomagały tej młodej rodzinie. Gislen miała być też zachwycona ich małym dzieckiem i podarować mu kilka prezentów. Ale ze względu na wiadomość napisaną na drzwiach piwnicy, policja rzuca się oczywiście, aby zatrzymać Omar'a. Gdy pojawiają się w jego mieszkaniu, odkrywają, że to jest puste, co przyczynia się powoli do jakiegoś takiego poczucia, że Omar musi być winny i że pewnie teraz próbuje uciec, i że trzeba się spieszyć, ponieważ jako obywatel Maroka może tam zbiec i ślad po nim zaginie. Ale Omar nie ukrywał się. Powodem, dla którego wyjątkowo poprosił o to, aby przyjść do pracy w niedzielę, było to, że zależało mu na tym, aby mieć wolne w poniedziałek i wtorek, bo zazwyczaj właśnie pracował w tygodniu, ale tym razem w te dni chciał razem z żoną, z dziećmi i ze swoimi teściami pojechać do Toulon, to jest jakieś dwie godziny samochodem stamtąd, gdzieś mniej więcej pomiędzy Cannes a Marsylią. A chcieli tam pojechać, aby obchodzić święto, które mam nadzieję, że nie okaleczy za bardzo jego wymowy. To jest Il-al-Adha, zwany też świętem ofiarowania. I we wtorek tam też Omady został znaleziony. Nie ukrywał się, nie było żadnych dowodów na to, że planował gdzieś stamtąd uciec, zbiec. Został zatrzymany, gdy spędzał czas z rodziną. Został zabrany do aresztu i przesłuchany. I tutaj zaczęły się pierwsze cyrki. Omar w czasie swojego pobytu we Francji nauczył się mówić w tym języku trochę nauczył się mówić ale jego słownictwo było oczywiście bardziej związane z jego pracą czyli z ogrodnictwem i z takim, powiedzmy, normalnym życiem jak robienie zakupu, zamawianie czegoś w kawiarni, czy chodzenie do lekarza. Jego język nie był nigdzie na tyle bliski tego, aby móc być przesłuchiwanym przez policję bez tłumacza, a tak wyglądały właśnie jego pierwsze przesłuchania. On powie później, że domyślił się w końcu o co chodziło, że Żyślen nie żyje i że on jest podejrzany, ponieważ pokazano mu zdjęcie jej ciała, jak i zdjęcia napisu na drzwiach. Omar nie wiedział, co napis głosi, ponieważ praktycznie w ogóle nie pisał i nie czytał po francusku, lecz rozpoznał oczywiście słowo Omar, swoje imię. Usiłował porozumieć się, dogadać z policjantami, ale bariera językowa była zbyt duża. Mimo to, jak później powie, mimo że nie był w stanie odpowiadać na pytania, bo ich zwyczajnie nie rozumiał, gdy im odpowiadał po arabsku, to znów policjanci go nie rozumieli, ale mimo wszystko, Przesłuchującego żandarmowie, zdołali spisać całą masę notatek już przed nim. I on odpowie, że nie ma pojęcia, co oni piszą, ponieważ rzeczywiście, po pierwsze, nie potrafił tego przeczytać, a po drugie, nie mogli się w ogóle porozumieć, więc nie rozumiał, z czego ci mężczyźni piszą notatki. W końcu znaleziono innego więźnia, który tak się złożyło, znał i francuski, i arabski. I przy pomocy właśnie tego innego zatrzymanego, Mężczyznom udało się zdobyć takie pierwsze zeznanie Omar'a i je spisać, przypominając zupełnie fakt, że ten osadzony nie był tłumaczem z zawodu i mógł popełnić nawet niechcący wiele błędów. A Omar nie wiedział też w tamtym momencie, że w takiej sytuacji przysługiwało mu prawo w pierwszej kolejności oczywiście do adwokata, jak i do wykwalifikowanego tłumacza ale nigdy w czasie pierwszych dni, pierwszych przesłuchań nie zaoferowano mu tego. Od początku, gdy w końcu mogli się jako taką dogadać, zaprzeczył, aby miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią Ghislaine. Ale ponieważ przyznał się, że wyjątkowo był w pracy w ogrodzie Willi, Chamonde, w Wilii La Chamont niedzielę, 23 czerwca, gdy kobieta przypuszczalnie zginęła oraz oczywiście z powodu dowodu o sporej wadze po tego krwawego napisu na drzwiak przypuszczalnie wiadomości od dynatki, jak i też kilku pomniejszych rzeczy, na przykład tego, że klucze do piwnicy zostały znalezione w szopie na narzędzia ogrodowe, czyli w jedynym pomieszczeniu na posesji, w którym stale bywał. Z powodu tego wszystkiego też 26 czerwca Omar Radat został oficjalnie zatrzymany i oskarżony o jej morderstwo. I wersja wydarzeń, która potem zostanie przedstawiona przez prokuraturę na sali sądowej, brzmi mniej więcej tak. W niedzielę, podczas pracy, Omar decyduje się poprosić Ryslen o pieniądze chodzi może o podwyżkę lub o pożyczkę. Omar wie, że jego pracodawczyni jest dobrze sytuowana i chce od niej pieniędzy. Znajduje ją w piwnicy domu, i tam dochodzi między nimi do rozmowy. Powstaje oczywiście pytanie, dlaczego Gislen, która dopiero co wzięła prysznic i powiedziała przyjaciółce przez telefon, że musi się szykować na lunch, na który jest umówiona, zeszła nagle do piwnicy. Z tego co wiemy, Rezna jakiś czas miała tylko jeden powód, aby tam zejść. Chodziło o basen. Nie znam się na basenach jakoś szczególnie, ale właśnie tam w tej piwnicy znajdował się jakiś filtr do basenu, nie wiem, co dokładnie, coś służące do kontrolowania czystości w tym basenie. Ona musiała od czasu do czasu tam zejść, ale mniejsza o to. Erika, ta przyjaciółka, którą Gislayen zaprosiła do siebie na 24 czerwca, powiedziała, że one właśnie lubiły siedzieć nad basenem i pływać w nim w ciepłe dni. Miałoby więc sens, że na dzień przed przyjściem przyjaciółki, Gislaine zeszła na dół do piwnicy, aby upewnić się, że basen będzie czysty na następny dzień. A gdy schodziła na dół, a pamiętajcie, że drzwi do piwnicy znajdowały się na zewnątrz, więc musiała wyjść z domu, możliwe, że właśnie gdy była na zewnątrz, zauważył ją Omar, który pracował w ogrodzie i chcąc skorzystać z okazji, podążył za nią do piwnicy, aby poprosić o podwyżkę i o pieniądze. Arżislan odmówiła i doszło między nimi do kłótni w piwnicy. Wtedy też w afekcie Omar podniósł Leżącą w zasięgu jego ręki belkę i uderzył nią Gislen w głowę. Kobieta upadła na ziemię. I teraz Omar wybiegł z piwnicy, pobiegł do szopy na narzędzia ogrodnicze, złapał za sekator i wrócił, aby dokończyć dzieła. Zadał swojej ofierze kolejne ciosy, które jednak nie zabiły jej od razu. Omar miał częściowo niesprawną prawą rękę. Stąd też wiele ciosów nie było zbyt precyzyjnych, np. rana na szyi nie była śmiertelna. Po wszystkim zakładając, że zabił Ryslen, wyszedł, zamknął drzwi od piwnicy na klucz, umył sekator i odłożył sekator i klucz do szopy. Możliwe też, że wszedł do jej domu i ukradł jej gotówkę z torebki po czym jakby nigdy nic, wrócił do swojego mieszkania na przerwę na lunch. Ale w tym czasie Ryslen żyła jeszcze przez przynajmniej kilka minut. Zablokowała drzwi do piwnicy, bo nie była pewna, czy jej oprawca planuje jeszcze wrócić. Zablokowała je ważącym 12 kilo łóżkiem polowym, które tam przechowywano i znalezioną tam drewnianą belką. Po czym używając swojej krwi, napisała w dwóch różnych miejscach imię swojego oprawcy. Czołgając się po ziemi, wylądowała w końcu w pomieszczeniu, w którym została znaleziona, i tam też straciła przytomność i umarła. I wiedząc to, co już wiecie, co już powiedziałam, może właśnie wyłapaliście kilka rzeczy zupełnie sprzecznych z faktami. są no spokojnie sobie je wszystkie omówimy: wszystkie nieścisłości. Wszystkie fakty, które powodują, że wypadki nie mogły przebiec w taki akurat sposób. Gdzie by tu zacząć? Może od czegoś mniejszego. Gdy policjanci weszli do piwnicy 24 czerwca, odkryli, że światło było zgaszone, mimo że działało, bo udało im się je włączyć. Trochę tak, jakby ktoś automatycznie wyłączył je, wychodząc. Oznaczałoby to, że żyslen w ciemnościach zabarykodowała drzwi, poruszała się po piwnicy. I w ciemnościach stworzyła dwa napisy. Nie jest to niemożliwe, oczywiście, ale dziwne na pewno. A teraz duża rzecz. Domniemane narzędzie zbrodni. Sekator. Pominmy już to, że na sekatorze nie znaleziono ani miligrama krwi, żyslen, ani nikogo innego w ogóle. Pamiętajcie, że powiedziałam wcześniej, że rany zadano długim narzędziem. Długim, ale wąskim. O ostrzach z obu stron. Czymś w stylu jakiegoś sztyletu. A jak sekator wygląda, chyba każdy widzi. Mowa oczywiście o takich dużych nożycach do przycinania żywopłotu. Te mają dwa ostrza, ale ostre tylko z jednej strony. Druga strona jest tępa. Więc wybieranie sekatora jako domniemanego narzędzia zbrodni to w sumie ogromny strzał w stopę. Powoduje, że zaczynamy się zastanawiać, czy śledczy i prokuratorzy w ogóle przeczytali raport z autopsji, i czy przeczytaj go ze zrozumieniem? Później powstanie taka hipoteza, że narzędziem zbrodni mógł być nóż do otwierania listów, które kilku znajomych widziało kiedyś w domu Żyslena, a które później nie zostało nigdy znalezione. To zdaje się być znacznie bardziej prawdopodobne niż sekator. Lecz możemy tylko zgadywać, bo prawdziwe narzędzie zbrodni nie zostało nigdy znalezione. Dochodzi jeszcze klucz do piwnicy ktoś. Zamknął piwnicę na klucz, po czym zostawił go na widoku w szopie ogrodnika. Niektórzy uważają, że nawet będąc w szoku czy w stanie wzburzenia, nie zostawiłby tak celowo klucza bo zostawianie go powiedzmy w jego miejscu pracy, w jednym pomieszczeniu, w jakim na co dzień bywał, wygląda wręcz tak, jakby ktoś w taki oczywisty sposób chciał go wrobić. I według przedstawionej też wcześniej wersji prokuratury, Żyslen po ataku i po wyjściu swojego oprawcy zdołała się podnieść, zablokować drzwi ciężkim łóżkiem, przemieszczać się po piwnicy, pod koniec przypuszczalnie czołgając się, aż w końcu umarła w tym jednym małym pomieszczeniu. Ale wyniki autopsji wskazują jednak na to, że po tym, gdy Żyslen została ugodzona nożem, od razu upadła i nie podniosła się już. Mogła się może czołgać, ale na pewno nie wstała, ponieważ trzy ciosy zadane nożem przebiły jej wątrobę. Lekarze byli zgodni co do tego, że gdyby potem wstała, krew z wątroby zaczęłaby wylewać się do żołądka, a żadnej krwi w żołądku nie znaleziona. Co wskazuje na to, że Ryslę nie byłaby w stanie zabarykadować drzwi czy stworzyć napisu na drzwiach na wysokości około jednego metra. Dochodzi jeszcze ta rana, nacięcie wykonane na tyle jej uda. Krew, która z niej wypłynęła, wskazywało na to, że ranę zadano, gdy Ghislaine leżała już w tamtym miejscu, w którym została znaleziona. Oznacza to, że ktoś wtedy już się nad nią znajdował. To znowu zupełnie nie pasuje do hipotezy, że Ryslen zaparykodowała drzwi i doczołgała się do tamtego miejsca, po czym umarła. No ale właśnie, bo pomówmy też o tym. Bo jeżeli tak było, to mamy tutaj wręcz zagadkę zamkniętego pokoju, czy zamkniętej piwnicy w tej sytuacji. Żyslen ginie, jej oprawca ucieka, ale jedyne drzwi zostają znalezione zabarykadowane od wewnątrz. Kto i jak je zablokował? Mam nadzieję, że opisuję wszystko w miarę sensowniej i wiecie, o co mi chodzi. Ghislaine ginie i w momencie, gdy leży w boilerowni, w miejscu, gdzie została znaleziona, ktoś jeszcze się z nią wtedy tam znajduje, bo świadczy o tym rana na jej nodze. Więc ktokolwiek dokonał tego nacięcia, musiał się jakoś stamtąd wydostać. Wiemy, że po potem już nie wstała, więc nie mogła później zabarykadować się drzwi. A mimo to te wciąż były, jak wiemy, zabarykadowane i to porządnie. Czy sprawca, wychodząc, zdołał jakoś oprzeć łóżko i tę belkę o drzwi, tak, że gdy zamknął je, to te opadły się o drzwi, blokując je, a może zostały zablokowane z jakiegoś powodu już wcześniej, a sprawca uciekł w inny sposób? Bo wszystkie pierwsze doniesienia mówiły o tym, że te metalowe drzwi to był jedyny sposób, aby wydostać się z piwnicy. Ale później zauważono jedną rzecz. Na wszystkich dostępnych planach tej piwnicy, jak i na szkicach i zdjęciach, było jedno pomieszczenie, które z jakiegoś powodu nie zostało nigdzie dobrze uwiecznione i była to ta mała komórka na wino ta, która znajdowała się bliżej głównych drzwi i to na drzwiach tej komórki właśnie znajdował się ten wyraźny napis Omar mnie zabił. Są doniesienia, które mówią o tym, że w tej komórce, właśnie w roku 1989, zainstalowano dwa okna, jednak nigdzie nie ma ich zdjęć ani informacji, czy dało się je otworzyć, ani czy były na tyle duże, aby przez nie uciec. Więc ktoś albo celowo nie udokumentował tego pomieszczenia, albo zostało to przeoczone. I już w pierwszych dniach, gdy Omar został zatrzymany, wzięto go m.in. do jego mieszkania. Poproszono, aby wskazał ubrania, w których pracował w niedzielę 23 czerwca. Co Omar też wykonał, pokazał te ciuchy, które miał mieć wtedy na sobie i które nie zostały jeszcze ubrane, były faktycznie brudne. Nie znaleziono na nich ani grama krwi. A jest prawie że pewne, że oprawca Ghislaine miał na sobie jej krew po ataku. A biorąc pod uwagę to, że kobieta się też broniła, jej oprawca mógł też mieć jakieś obrażenia. Żadnych obrażeń nie zauważono, nie zanotowano na ciele. Omara. W jego mieszkaniu też nie znaleziono żadnych innych ubrań pokrytych krwią. Oczywiście możliwe było, że zdążył je już wcześniej zdjąć i wyrzucić, ale nie ma żadnych dowodów na to, że w jego mieszkaniu znaleziono krew, że ktoś pokryty krwią na przykład mył się w łazience. A wiemy, że chociażby test luminolem by to wykazał. Tym, co jednak zauważono na jego spodniach i butach, był proch czy taki pył, kurz. To były spodnie robocze, więc możemy przypuszczać, że miały styczność z ogrodami, z ziemią, z szopami na narzędzia, więc pewnie przeróżne pyłki, kurz i inne mikroskopijne rzeczy mogły na nich wylądować. I próbowano udowodnić, że ten pył znaleziony na jego rzeczach był taki sam jak pył na tej niezbyt czystej betonowej podłodze w piwnicy. Ale nie udowodniono tego. Spodnie i buty były zakurzone, ale nikt nie potrafił powiedzieć z zupełną pewnością, że był to kurz akurat z tej konkretnej piwnicy, a nie z innego miejsca. Mimo, że i tak później użyto tego argumentu w czasie procesu, że w wysoki Sądzie robocze buty i spodnie oskarżonego były zakurzone, a w piwnicy też znajdował się kurz przypadek? Niektórzy zdają też takie pytanie. Czy ktoś, kto został zaatakowany i żyje jeszcze, napisałby, że został zabity? Bo według tej wersji, że sen, potem gdy napastnik wychodzi, blokuje drzwi, i mimo że żyje jeszcze, tworzy napis informujący, że ktoś się zabił, gdzie bardziej naturalną reakcją wydawałoby się jakaś próba uratowania swojego życia, zaalarmowania sąsiadów, dostania się do domu, do telefonu. Oczywiście możemy się tutaj nad tym rozwodzić w nieskończoność. Osoba zaatakowana w tak niespodziewanej sytuacji, na granicy śmierci, tracąca krew, może myśleć w najróżniejszy sposób. Ghislaine równie dobrze mogła się poddać i założyć, że nic jej już nie uratuje. Mogła poczuć, że umiera i tym samym uznać, że już nie żyje. Było też dużo dyskusji wokół tego, czy rodowita francuska napisałaby to zdanie z dużym błędem ortograficznym. Dla niektórych jest to dowód na to, że ktokolwiek napisał te słowa, mógł nie mówić i nie pisać płynnie po francusku. Raczej na pewno nie napisał tych słów o omar, ponieważ on nie potrafił pisać po francusku to po pierwsze, a nawet gdyby potrafił, ale chciał to zataić, to dlaczego miałby zostawiać informację, która wskazywałaby bezpośrednio na niego. Znów można by powtórzyć ten sam argument. Gisson jest w panice, w szoku, czuje, że może umrzeć. Nie jest tak dziwne założenie, że jej błąd wynikał właśnie z tego, że jej umysł nie był zupełnie jasny. Może trzeba też dodać, że przeszukiwano notatki Żyslen, właśnie aby ustalić, czy może zdarzyło jej się zrobić już podobny błąd wcześniej. I okazało się, że zazwyczaj nie. Znaleziono tylko jeden przykład, gdy Żyslen napisała na fakturze, że zamiast została zapłacona, została zapłacić czyli identyczny błąd, napisała czasownik w bezokoliczniku zamiast w czasie przeszłym, napisała go z końcówką "-r". Jej bliscy zaznaczyli też, że mimo, że Ghislaine pochodziła, powiedzmy, z wyższych sfer, nie miała wyższego wykształcenia. Ktoś zapyta, czy było możliwe porównanie tego napisu z charakterem jej pisma. I porównywano je kilka razy, ale opinie ekspertów były mocno różne. Jasne jest, że gdy piszemy, na przykład siedząc przy stoliku z długopisem w ręku, to piszemy zupełnie inaczej niż w momencie, gdy mamy mazać palcem po ścianie. Dlatego usiłowano porównać pismo Rzeslen między innymi z jej krzyżówkami, które ta wypełniała, no bo tutaj można było przyjrzeć się osobnym literom. I byli eksperci, którzy widzieli na przykład podobieństwo pomiędzy niektórymi literami, inni nie widzieli tego podobieństwa w ogóle. Można to chyba najlepiej podsumować tak – że na podstawie tak małej próbki stworzonej w tak specyficznych warunkach przy pomocy grafologa nie da się powiedzieć na pewno, na 100% kto jest autorem napisu. Dochodzi jeszcze o lokalizacja obu tych napisów, bo nie zapominajmy, że były dwa. Pierwszy wyraźny i czytelny, a drugi nieskończony i jest zdecydowanie mniej wyraźny. Ten był bliżej ciała. Pod dwoma tymi napisami na ziemi znajdowało się trochę krwi, tak jakby rzeczywiście Żysen w którymś momencie się tam znajdowała, już ranna, ale znów jeden z tych napisów, ten ukończony, był na wysokości około jednego metra. Tak jakby został wykonany przez kogoś, kto na przykład klęczał na kolanach przed drzwiami. Więc znów musiałaby się podnieść, aby go wykonać. A jeżeli mamy wierzyć wynikom autopsji, to wiemy, że po ataku się już nie podniosła. Plus zauważono też, że jeżeli właśnie mamy sobie wyobrazić, że Gislein jakoś wykonuje taki napis na drzwiach, to jeżeli pisze go na wysokości metra i jakoś klęczy na kolanach, to moglibyśmy sobie wyobrażać, że aby złapać równowagę, opadłaby się ręką od drzwi albo o ścianę. Nie było tam niczego innego, czego mogła się złapać. A jednak te białe drzwi poza tym jednym napisem nie miały żadnych innych śladów, były prawie zupełnie czyste. Żadnych odcisków dłoni czy odcisków dłoni w ogóle. Dochodzi do tego jeszcze pozycja, w jakiej jej ciało zostało znalezione. Z rękami zwróconymi w kierunku drzwi komórki, w kierunku wejścia i z nogami zwróconymi do ściany. Jeżeli założymy, że Sven czołgała się po ziemi i w ten sposób wczołgała się do tego pomieszczenia, po czym straciła przytomność... To prędzej spodziewalibyśmy się, że byłaby ułożona w odwrotny sposób. No bo czołgając się, wpierw weszłaby do pomieszczenia głową i rękami do przodu. I gdyby wciągała się cała do środka, no to nogi byłyby skierowane w kierunku drzwi. Mogła się oczywiście obrócić w którymś momencie z jakiegoś powodu, lecz sposób w jaki jej ciało tam leżało, z tymi rękami tak wyciągniętymi do przodu, podwiniętym szlafrokiem i z otarciami na kolanach. Wszystko to wyraźnie wskazywało na to, że ktoś chyba wciągnął tam jej ciało, ciągnąc ją za nogi. Kontrowersyjną decyzją było też zbyt pośpieszne skremowanie ciała żyslen, bo sąd pozwolił na wydanie jej ciała rodzinie już 1 lipca, jeszcze przed tym, gdy w ogóle miał szansę zapoznać się z wynikami autopsji. Rodzina zdecydowała się skremować ciało kobiety jak najszybciej, i dokonano tego już 3 lipca. Później pojawią się zarzuty, że ten cały ich pośpiech był dosyć dziwny. Zwłaszcza, że Gislein miała w przeszłości wyrazić prośbę, aby być pochowaną w rodzinnym grobowcu, lecz nie skremowaną. A ci jednak skremowali ją. Tak prędkie wydanie ciała i kremacja zadziałały oczywiście ogromnie na szkodę Omara, bo później jego obrońcy nie będą mieli okazji, aby zlecić na przykład drugą autopsję i aby uzyskać drugą niezależną opinię na przykład. Kolejnym problemem w tej sprawie jest też ustalenie czasu śmierci. Bo z tego, co wiemy, Stan żyła jeszcze na krótko przed godziną dwunastą w niedzielę 23 czerwca. Porozmawiała wtedy przez telefon z przyjaciółką i wszystko zdawało się być w porządku. A potem już nic. Godzinę później od trzynastej nie pojawiła się na umówionym lunchu. Nie odbierała telefonu, nie było już żadnego kontaktu. Na podstawie tego też, ale tego tylko, możemy przypuszczać, że musiała zginąć pomiędzy 12 a 13 tamtego dnia, 23, lecz nie została znaleziona przez ponad 24 godziny do poniedziałku, do wieczora. To zdaje się mieć sens. Jednak w pierwotnych raportach z autopsji kilka razy pojawia się informacja, że szacunkowy czas śmierci. Był około południa, ale 24 czerwca, czyli dzień później, nie 23. Tak jakby Żysten żyła jeszcze, ale może była uwięziona lub przetrzymywana przez kogoś, i żyła jeszcze, ale nie pojawiła się na lunchu u Colette, nie mogła też podejść do drzwi czy odebrać telefonu. Dlaczego to może mieć znaczenie? Bo po południem, 24 czerwca, Omar Radat był już w Toulon. Jeżeli więc założymy, że kobieta zginęła 24, a nie 3, to Omar nie mógł być mordercą i ma na czas jej śmierci murowane alibi. Później będzie to wyjaśnione w ten sposób, że to była zwyczajna literówka, błąd. Że lekarz w raporcie miał napisać o południu, ale 23, a nie 4. No ale wkradł się błąd wynikający z tego, że ciało zostało znalezione 24., po prostu pomyliły mu się dni. I przyjęłabym to wyjaśnienie za sensowne, bo to, że Ryslę zginęła 23, zdaje się pasować do wszystkiego, co wiemy. Wtedy mówi przyjaciółce, że właśnie wzięła ptysznic, że musi się zacząć zbierać, a zostaje znaleziona w szlafroku. W domu jest niepościelone łóżko, taca z resztkami po śniadaniu, tak jakby właśnie niedawno wstała. A przede wszystkim nie pojawiła się na lunchu już o 13 i przez resztę dnia nie było z nią kontaktu. Faktycznie więc, śmierć 23 pasuje znacznie lepiej niż śmierć 24. Gdyby nie jedna rzecz. Bo w jednym raporcie pojawiła się też informacja, że m.in. na podstawie stężenia pośmiertnego i kilku innych czynników, wydedukowano, że gdy Żyslen została znaleziona, to nie żyła od jedynie około 6 godzin, co znów oznaczałoby, że zginęła około południa 24. czerwca. A nie 23. I to zdaje się być potwierdzone jeszcze jedną rzeczą. Oczywiście w momencie, gdy pojawił się ten problem, to ciała już nie było, bo zostało skremowane. Ale gdy żyzlę została znaleziona, to zrobiono zdjęcia miejsca zbrodni, jak i zdjęcia jej ciała. I na tych zdjęciach nie widziałam ich, ale widać na nich podobno m.in. jej oczy. I zależy od źródła, ale zwykle średnio od około 2 do 6 godzin po śmierci. Oczy z małej osoby zaczynają tak, jakby tracić kolor, zachodzić mgłą, można może powiedzieć. Ale na tych zdjęciach, znów nie widziałam ich, ale jest to informacja bardzo często powtarzana. Jej oczy nie wydają się być jeszcze zamglone. Co wskazuje na to, że rzeczywiście Żyslen nie żyła od maksymalnie około 6 godzin. Więc chaos niesamowity. Jeżeli założymy, że to prawda, to co działo się Żyslen przez 24 godziny? Skoro nie pojawiła się na lunchu, nie odbierała telefonu, nie otwierała drzwi, czy seria była wtedy przez kogoś przetrzymywana? Jeżeli tak, to znów to oczyszczałoby oczywiście omara z podejrzeń. Ale coś, co chciałabym wiedzieć, a czego nigdzie nie widziałam, to czy znaleziono w jej żołądku jakieś jedzenie, bo jeżeli założymy, że 23 jadła śniadanie, czy resztki jedzenia, znalezione na tacy w kuchni, odpowiadają temu, co znaleziono w jej żołądku? Czy może żołądek był pusty, albo czy może znajdowało się w nim inne jedzenie. Bo jeżeli na przykład już żadnych siadów po tym, że Ryslen coś jadła, nie było, to faktycznie może świadczyć o tym, że żyła dłużej niż to początkowo zakładano. Są zarzuty oczywiście, że prokuratora usiłowała potem zaprzeczyć wszystkiemu, wszystkiemu, co mogło wskazywać na to, że Ryslen zginęła 24., bo to wykluczałoby udział Omara, który miał alibi na tamten dzień, a na którego uparli się, że to on jest winny i to jego chcieli skazać. Jest jeszcze tak zwane zamieszanie z piekarnią, to znaczy ja je tak nazwałam, bo jak zeznał Omar, gdy skończył pracę u Gislan w niedzielę 23 gdzieś krótko przed południem, pojechał do swojego mieszkania, i wychodząc, nie widział wtedy Gisele, bo przypuszczam, że pracował tam już tyle, że nie musiał się za każdym razem odmeldowywać, jeżeli tylko wykonał pracę. I powiedział, że pojechał do jego mieszkania, które znajdowało się niedaleko na przerwę na lunch i że po tylodze zatrzymał się w piekarni, aby kupić coś do jedzenia. Więc chcieli teraz potwierdzić jego historię. I gdy kilka dni po zatrzymaniu został zabrany do swojego mieszkania, aby wskazał, gdzie są jego ubrania robocze i tak to w drodze powrotnej samochód policyjny z omarem w środku zatrzymał się pod piekarnią tuż obok jego mieszkania. I jeden z policjantów wszedł do środka i poprosił sprzedawczynię, aby spojrzała na podejrzanego w samochodzie i aby przypomniała sobie, czy ten mężczyzna był może w jej sklepie w ubiegłą niedzielę. Na co to odpowiedziała, że nie sądzi, że nie przypomina go sobie. Policjanci założyli więc, że Omar kłamał, próbując zapewnić sobie alibi i że wcale nie wrócił tamtego dnia na godzinę do mieszkania, aby zjeść lunch, ponieważ w tym czasie był zajęty zabijaniem Gislein. Powiedział, że był w piekarni, kupił coś do jedzenia, ale sprzedawczyni powiedziała, że go nie pamięta. Ale teraz posłuchajmy, jak to wyglądało z punktu widzenia Omar'a. Faktycznie powiedział policjantom, że był w piekarni, i faktycznie po wizycie w jego mieszkaniu zatrzymali się pod okoliczną piekarnią, i jeden z policjantów wszedł tam na chwilę. Ale Omar nie wiedział, nie rozumiał po co. Sądził, że zwyczajnie po coś do jedzenia. Dopiero później, w czasie procesu, dowiedział się o co chodziło i zrozumiał do jak wielkiego, kolejnego już. Nieporozumienia doszło. Nikt go wtedy nie dopytał, która to była piekarnia. Policjanci założyli po prostu, że była to ta, zaraz obok jego domu, ale w istocie chodziło o inną, którą miał po drodze z pracy, tą bliżej domu Gislen. Zatrzymał się po prostu w pierwszej piekarni, którą miał po drodze. Znów coś, czego pewnie można było uniknąć przy właściwej komunikacji i przy zatrudnieniu tłumacza od początku. Później, gdy sprawa wyjdzie na jaw, dziennikarze będą wypytywać pracownika i właściciela właśnie tamtej, właściwej piekarni, czy może widział tamtego dnia Omara. I ten odpowie twierdząco. Ale znów, czy po upływie tak długiego czasu faktycznie ktokolwiek mógł być tego pewien? Moim zdaniem, nawet ta pierwsza sprzedawczyni po kilku dniach chyba nie mogła być pewna na 100%. Że tego jednego konkretnego mężczyzna akurat wtedy w jej sklepie nie było. A więc Omar, przynajmniej według jego zeznania, potem gdy skończył pracę u Gislen gdzieś przed południem, wrócił na jakąś godzinę do swojego mieszkania, po drodze kupił sobie coś do jedzenia. Ale to nie był też koniec jego pracy, bo po południu wrócił, aby dokończyć pracę w ogrodzie Francine, która mieszkała jakieś 800 metrów od Gislen. I zarówno Francine, jak i jej mąż i ich córka widzieli Omarę tamtego popołudnia, jak pracuje u nich w ogrodzie. Zupełnie normalnie, tak jak zawsze. Nikt nie zauważył, aby był wzburzony, poplamiony krwią, cokolwiek. A więc Omar musiałby szybko zabić Juslene, możliwe wrócić na chwilę do domu, pewnie jeszcze zjeść lunch, po czym już po 13 wrócić na miejsce pracy, jakby nigdy nic. Jest jeszcze jedna rzecz, która zdaje się potwierdzać, że Omar, tak jak powiedział, wrócił na chwilę do domu na lunch tamtego dnia, bo o 12.50 z jego telefonu domowego wykonano telefon do Toulon, gdzie już wtedy znajdowała się jego żona z ich dziećmi i teściami. Latifa wyjechała dzień wcześniej, a Omar miał do nich dołączyć w poniedziałek. Wiemy, że Gislein żyła jeszcze na pewno o 11.50, bo wtedy to rozmawiała przez telefon. A o 12.50 Omar już jest w swoim mieszkaniu i dzwoni do żony, więc w ciągu niespełna godziny musiałby się z nią pokłócić, zabić ją, umyć się, przebrać, pojechać do domu i wrócić do pracy. Znów może nie, niemożliwe, niewykonalne, nie ale trochę naciągane może. Zauważyliście może, że motywem, na jaki wpadła prokuratura, był motyw finansowy. Omar miał mieć problemy finansowe, miał mieć problemy z pieniędzmi, miał poprosić żyslen o jakąś podwyżkę czy o to, żeby pożyczyła mu pieniądze i jej odmowa miała go tak rozwścieczyć. Pojawiły się oskarżenia, że mężczyzna miał mieć długi i że stale korzystał z usług prostytutek, ale te oskarżenia nie zostały niczym potwierdzone. Z tego też, co wiemy, nie miał u nikogo długów, ani też żadnych pożyczek w ogóle. Znaleziono dowody na to, że tylko raz poprosił Gisslen o wcześniejsze wypłacenie mu jego pensji, na co to też się zgodziła, ale to nawet nie była na tyle pożyczka, co tylko zapłata z góry za jego pracę, którą i tak później wykonał. Poza tym rodzina Omata zawsze opłacała rachunki na czas, nie miała żadnych długów. Omagrywał czasem na maszynach w kasynach, ale z tego co wiemy, robił to tylko raz na jakiś czas dla rozrywki i nie wiadomo nic o tym, aby kiedyś, nie wiem, przepuścił całą wypłatę czy coś w tym stylu. Co ciekawe, przyjaciółki Żyslen powiedziały też policji, że tej zdawało się, że ktoś ją okrada. Nie jestem pewna, czy to miało być coś, co mogło mieć miejsce na przestrzeni, nie miesięcy czy tygodni i czy miało to miejsce tuż przed jej śmiercią, czy nie. Ale pamiętacie może, że w jej domu w jej torebce nie znaleziono żadnej gotówki. Albo dlatego, że po prostu wcześniej ją wydała, jej tam nie było, albo jej morderca czy mordercy ją zabrali. Ale możliwe też, że Żyslen, podejrzewając, że jest okradana, przestała trzymać gotówkę w domu. I teraz zapytacie, kogo Żyslen podejrzewała o kradzież. Przecież mieszkała sama. Nie podejrzewała Omara. On rzadko w ogóle przebywał w jej domu, w szczególności sam. Zawsze pracował na zewnątrz i wszystko, czego potrzebował, znajdowało się w szopie na narzędzia. Czasem przychodził do domu, aby odebrać na przykład swoją pensję. Justyne podejrzewała o kradzież swoją pomoc domową. Pamiętacie, wcześniej to żona Omara była jej pomocą domową, lecz po tym, gdy urodziło im się dziecko, letiwa zrezygnowała z tej pracy i małżeństwo przeniosło się do innego mieszkania. Nie chodziło więc o Latifę, lecz o inną pokojówkę. I to jest też ciekawy wątek, bo nie wiadomo w sumie, czy ta kobieta serio była odpowiedzialna za te kradzieże, czy może chodziło o kogoś innego, czy może żadnych kradzieży w ogóle nie było. Ale jak ta kobieta zeznała? W sobotę, 22 czerwca, a więc na dzień przed tym, gdy był z nią kontakt po raz ostatni, Justine zadzwoniła do niej, mówiąc, że Wyjątkowo nie będzie potrzebowała jej pomocy w poniedziałek, bo ta kobieta, z tego co rozumiem, również pracowała zwykle od poniedziałku do piątku. W weekendy miała wolne, i w sobotę właśnie otrzymała telefon od swojej pracodawczyni, informując ją, aby tym razem nie przechodziła do niej w poniedziałek, a dopiero we wtorek. Ona później zezna przed sądem, że ten nie powiedziała wprost, ale ona odniosła takie wrażenie. Że Gislaine planowała gdzieś pojechać w poniedziałek, może być poza domem, lub z kimś się spotkać. Stąd też w poniedziałek pomoc domowa nie była jej potrzebna. Ale znowu wiemy przecież, że następnego dnia, w niedzielę, Żyslen rozmawiając przez telefon z Eriką, zaprosiła ją do siebie na lunch w poniedziałek. Więc nie wiemy, czy faktycznie coś wielkiego na ten poniedziałek planowała, czy nie. Możliwe oczywiście, że. Po odwołaniu pomocy domowej, zwyczajnie zmieniła plany. Ale kto wie, może planowała wtedy spotkać się z kimś jeszcze. Oczekiwała wizyty kogoś innego i nie chciała, aby ktokolwiek o tym wiedział. Albo po prostu nie miała ochoty, aby pomoc domowa przychodziła akurat w ten poniedziałek. Może chciała być sama ze swoją przyjaciółką. Nie musiała się z tego też przecież nikomu tłumaczyć. Ale do czego jeszcze zmierzam? Gdyby Żislen nie zadzwoniła w sobotę i nie odwołała tej kobiety, to ta normalnie przyszłaby w poniedziałek rano do pracy, powodując, że zniknięcie i śmierć Żislen może zostałyby odkryte wcześniej, a przez to też nie zostały. I teraz pytanie: czy sprawdzono na pewno, że ta kobieta powiedziała prawdę? Czy serio ktoś dzwonił do niej z willi La Chamonde w sobotę 22 czerwca? Szczerze nie jestem pewna, czy to sprawdzono. Ale biorąc pod uwagę, że to ją Ghislaine miała podejrzewać o kradzieże i ta nagle dostała wolny dzień w czasie, gdy Ghislaine zginęła, to jest to zdecydowanie coś warte sprawdzenia. Warto też podkreślić, że od początku do końca Omar utrzymywał, że jest niewinny. I jego zeznania, w momencie, gdy zapewniono mu tłumacza, oczywiście, były spójne i nigdy się nie zmieniały. Zawsze upierał się mocno przy swojej niewinności. I mimo długich przesłuchiwań, nigdy się nie ugiął. Czekając na proces w areszcie, w formie protestu rozpoczął strajk głodowy, który trwał ostatecznie aż 36 dni. Do procesu Omara doszło w końcu w styczniu 1994 roku, czyli dwa i pół roku po morderstwie. Jednym z najmocniejszych dowodów przeciwko niemu były drzwi z piwnicy i krwawy napis na nich. Poza nimi niewiele więcej: był tajemniczy pył na jego spodniach, czysty sekator i próba odmalowania go jako żądnego pieniędzy brutala który przechulał wszystkie pieniądze w kasynie. Innym dowodem miało być zeznanie sąsiadki Omara, kobiety imieniem Marie, która powiedziała, że 23 czerwca siedziała na balkonie w południe i nie zapamiętała, aby Omar o tamtej porze przyjechał do domu. Nie widziała go. Wiele osób zeznało jednak na korzyść Omara, chociażby Francine, jego pracodawczyni, i przyjaciółka Gislein, która też widziała Omara po południem 23 czerwca, jak pracował u niej w ogrodzie, i która nie wierzyła, że Omar byłby zdolny do morderstwa, nawet w efekcie. Nie znalazł się też w zasadzie nikt, kto zeznałby, że Omar kiedykolwiek był agresywny, nigdy wcześniej też nie popełnił żadnego przestępstwa. Krwawy napis na drzwiach zrobił jednak wrażenie na ławie przysięgłych. Swoją drogą te drzwi nawet wyjęto z zawiasów i zaprezentowano na sali sądowej. Sądzono, że zrobi to lepsze wrażenie na ławie przysięgłych niż tylko pokazanie zdjęcia i militację. Bo 2 lutego 1994 roku Omar Radat został uznany winnym zabicia Ghislaine Marshall i skazany na 18 lat pozbawienia wolności. To był wyrok, który spotkał się ze sprzeciwem z wielu stron – Ponieważ poza napisem na drzwiach, które mógł wykonać każdy, przeciwko Omarowi nie znaleziono żadnych konkretnych dowodów. Adwokat Omar'a złożył od razu apelację. Sprawa ściągnęła duże zainteresowanie we Francji, jak i w Maroku. Omar uzbierał sobie wielu zwolenników. W maju 1996 roku prezydent Francji Jacques Chirac i król Maroka Hasan II poszli na ugodę, w wyniku której wyrok Omara został skrócony. Prezydent nie uniewinnił Omara, nie cofnął też jego wyroku, lecz skrócił go. Dzięki czemu Omar wyszedł na wolność 4 września 1998 roku po czterech latach więzienia. Jedynym warunkiem, jakiemu postawiono, było to, że musi znaleźć stałe miejsce zamieszkania i pracę. W zamian za wypuszczenie Omara. Maroko wypuściło innego obywatela Francji, który znowu odbywał wyrok w Maroku. Tak więc dwa kraje doszły do porozumienia. I Omar wyszedł na wolność stosunkowo szybko, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak długo taka sprawa mogłaby się ciągnąć w Stanach na przykład. Omar nie miał jednak zamiaru siedzieć gdzieś w ukryciu czy zmienić nazwisko i liczyć na to, że świat o nim zapomni. Zamiast tego naciskał, aby walczyć i oczyścić swoje imię. Z powodu wszystkich tych kontrowersji i nacisków, aby sprawę wyjaśnić teraz, a porządnie, w lutym roku 2000 specjalna komisja zdecydowała się otworzyć śledztwo ponownie i przeanalizować ponownie wszystkie dostępne dowody, również przy użyciu technik, które nie mogły być jeszcze dostępne, np. Na, na początku lat 90., i tutaj dzieje się coś ciekawego. Bo ponowna analiza, m.in. drzwi, na których napis został wykonany, jak i tej drewnianej belki, którą żyslen została uderzona w głowę, analiza tych rzeczy pomogła znaleźć DNA wtedy dwóch nieznanych mężczyzn. I tak, oczywiście, porównano, i nie było to DNA O'Mara. Ważne może być to, że to było DNA zmieszane z krwią żyslen, czyli nie mogło tam wylądować wcześniej, na przykład. I jest to DNA, które pochodzi z czyjegoś potu. I niestety profil ten nie pasuje do DNA żadnego innego znanego w miarowie sprawiedliwości przestępcy ani też nikogo związanego ze sprawą. Poza tym, że próbka była dosyć mała, to też w wyniku badania DNA uległa częściowemu zniszczeniu, ale nauka szła dalej do przodu i później udało się wydzielić kolejne profile DNA, już z coraz mniejszych próbek. Ostatecznie w roku 2016. Ogłoszono, że udało się wydzielić DNA co najmniej czterech mężczyzn, i żadnym z nich nie jest Omar Radat. Pojawiły się podejrzenia, że to może być DNA pochodzące od żandarmów, którzy na przykład znaleźli ciało Slane, czy od tych, którzy zabezpieczali dowody. Ale pomimo próby, aby to wyjaśnić i z kimś to DNA połączyć, jeszcze nie udało się tego zrobić i tak to się teraz ciągnie. Pod koniec ubiegłego roku Adwokat Omara złożyła o ponowne otworzenie sprawy, po tym gdy kolejne badania przeprowadzone w roku 2019 potwierdziły, że na zabezpieczonych dowodach znaleziono jeszcze więcej DNA, pochodzącego od nieznanych mężczyzn. W tym znaleziono DNA jednego z nich aż w 30 różnych miejscach, co według wielu wyklucza też raczej, że mogło pochodzić od policjanta. Uważa się, że mogło pochodzić raczej od sprawcy. Sprawa więc została ponownie otwarta. Swoim drogą też ciekawe, ile pobrano by DNA, ile dowodów pobrano by TS na przykład z jej ciała, gdyby to nie zostało skremowane. Ale w końcu, sprawa została ponownie otwarta i jest dalej w toku. Omar po ponad 30 latach dalej walczy. Teoretycznie mógłby się poddać. Mógłby powiedzieć, że odsiedział swoje, jest wolny, może robić co chce. Tyle czasu upłynęło, że jeżeli nie będzie o tym mówił, to ludzie zapomną. A mimo tego Omar dalej walczy. Chce dowieść, że jest niewinny, co dla mnie osobiście jest takim malutkim, ale największym chyba wyznacznikiem tego, że faktycznie może być niewinny. Bo gdyby był winny, to myślałby pewnie, że mu się upiekło, że spędził w więzieniu tylko kilka lat i że pewnie lepiej siedzieć teraz cicho. Zwłaszcza naciskanie na kolejne i kolejne testy DNA chyba nie byłoby zbyt rozsądne, bo przecież jeżeli jest winny, nawet jeżeli, nie wiem, zachował ostrożność i nosił rękawiczki i tak dalej, to musi chyba sobie sprawę z tego, że jego DNA gdzieś tam może być znalezione i może go pogrążyć. Kto wie, czy nie wróciłby jeszcze przez to do więzienia. Niby mała rzecz a mnie osobiście przekonuje najbardziej co do tego, że Omar może być niewinny. I jeżeli jest niewinny, to oczywiście życzę mu jak najlepiej i trzymam kciuki, aby ta sprawa się w końcu rozwiązała. Zdecydowanie też rzuca się w oczy, jak mocno śledczy w tej sprawie ulegli tak zwanemu efektowi potwierdzenia. Po zobaczeniu napisu na drzwiach i odkryciu, że jedyny Omar, jakiego wszyscy kojarzą, to Omar Ogrodnik. Tak bardzo skupili się na udowodnieniu jego winy, że zupełnie zignorowali wskazówki sugerujące, że ktoś mógł próbować wrobić Omara. Bo czy można było znaleźć lepszego kozła ofiarnego? Imigrant, kiepsko znający język francuski, stosunkowo nowy w kraju. Jeżeli przyjdzie mu rozmawiać z policją i zostanie wrzucony w tę machinę systemu, to nie będzie potrafił się odnaleźć, ponieważ w francuski wymiar sprawiedliwości jest mu zupełnie obcy. Nie będzie wiedział na przykład, że powinien poprosić o adwokata czy o tłumacza. W ogóle nie znał swoich praw. Rzućmy do tego jeszcze może możliwe uprzedzenia policjantów czy ławników, i oto mamy ładny przepis na skazanie niewinnego. Może rzuciło wam się też w oczy. Jak mało wiadomo o bliskich żyslen czy o jej życiu w ogóle, bo to jest kolejny problem związany z tym śledztwem. Nie poświęcono zbyt dużo czasu na przyjrzenie się bliskim ofiary. Wiemy, że była wdową, ale czy spotykała się z kimś? Wiemy też, że miała dzieci. Kto dziedziczył jej majątek i dwa jej domy po jej śmierci? Bo próbowano przekonać nas, że Omar miał motyw finansowy. Że chciał wyciągnąć od Gislein może kilka tysięcy franków, w momencie gdy wśród jej rodziny musieli być ludzie, którzy zyskiwali dużo więcej na jej śmierci. Poza tym, że Gislein spędzała dużo czasu z przyjaciółkami, z sąsiadkami, została opisana jako raczej skryta, według niektórych nawet dosyć tajemnicza. Jej przyjaciółki później powiedzą, że podejrzewały, że Gislein przed swoją śmiercią Spotykała się z jakimś mężczyzną, ale trzymała to w sekrecie. Wspominały też o tym, że miała zwyczaj dużo zapisywać w dużym czarnym notesie, z którym była czasem widywana. Możliwie pisała pamiętnik lub zapisywała swoje wspomnienia, a notes ten miał nigdy nie zostać znaleziony wśród rzeczy w jej domu. Niedawno ujawniono też, że na początku lat dwutysięcznych w wielkiej tajemnicy Policja prowadziła też po cichu śledztwo, które miało ustalić, czy śmierć Gislen nie mogła być powiązana z serbską mafią. Nie wiem skąd ten temat wziął się po raz pierwszy i dlaczego z serbską mafią, akurat, ale to może pokazywać, że w tej sprawie jest znacznie więcej warstw i jest wiele, wiele rzeczy, których możemy nie wiedzieć o Gislen czy o śledztwie w ogóle. Przeczytałem też gdzieś taką uwagę, że niektóre dane kobiety, te zadane jej nożem w szczególności, w dużej części były płytkie i niepowodujące śmierci, tak same w sobie. Trochę tak, jakby może zadano jej w wyniku to na przykład, co znów mogłoby pasować, właśnie, nie wiem, do jakiejś mafii, czy do takiego przebiegu wypadków, że Jislain wpuściła kogoś do swojego domu lub została zaatakowana na zewnątrz. I zmuszona do zejścia do piwnicy, gdzie może była przetrzymywana przez jakiś czas. Przez to też 23 czerwca o 13 nie pojawiła się na umówionym lunchu, ale nie została zabita od razu. Nie doszło wcale do jakiejś kłótni i do zbrodni w afekcie, a zamiast tego była przetrzymywana jakiś czas przez czterech mężczyzn powiedzmy, bo tyle profili DNA znaleziono, którzy może próbują coś od niej wymusić, wyciągnąć od niej jakąś informację. Ghislaine była zamożna, jej były mąż był założycielem wielkiej firmy. O niej samej nie wiemy za wiele, ale nie jest niemożliwe, że chcący lub niechcący została wmieszana w coś nielegalnego. Taki scenariusz zdaje się też pasować do tego, że faktycznie Ghislaine została zabita dopiero 24 czerwca. Ale myślę też, że można by pokusić się o stworzenie takiego scenariusza, że Omar jest jednak winny. I tak bawiąc się trochę w Adwokata Diabła. Załóżmy, że Omar atakuje Gislaine, uderza ją na przykład w głowę, po czym zostawia ją w piwnicy i wychodzi. Kobieta daje radę napisać, kto ją zabił, i pisze, że została zabita, mimo że żyje, ponieważ sądzi, że tego nie przeżyje po prostu. Po czym Omar wraca, i widząc, że Jisle żyje, jeszcze właśnie zadaje jej kolejne ciosy nożem. Ta upada na podłogę, i on zaciąga ją do pomieszczenia, gdzie została znaleziona. Tam wykonuje ostatnie nacięcia na jej udzie, aby upewnić się, że kobieta nie żyje. Ktoś mógłby pewnie powiedzieć: że w panice nie zwrócił uwagi na wielki napis Omar mnie zabił, czy nawet na dwa takie napisy. Jeżeli był w panice stresie, czy nawet jeżeli było ciemno. Wiadomo, nie potrafił czytać po francusku, więc nie wiedziałby, co to zdanie znaczy. Ale przecież potrafił przeczytać swoje imię. Próbowałby pewnie jakoś je ukryć, zatrzeć. No ale powiedzmy, że przegapił ten napis. Znów nie jest to chyba zbyt prawdopodobne, no ale mogło tak być. A to jest chyba najgorsze w tej historii, że wciąż nie mamy takiego jasnego, wyraźnego scenariusza, co w ogóle wtedy wydarzyło się w piwnicy. Które obrażenia były pierwsze? Czy uderzenia w głowę, czy rany zadane nożem? Czy to naprawdę że Snowden wykonała ten napis na drzwiach? Czy może ktoś ją do tego zmusił? Czy może ktoś jej ręką, gdy już była nieprzytomna, wykonał ten napis? czego najwięcej krwi znajdowało się koło drzwi? Kto zablokował te drzwi? Dlaczego? Czy zablokowały się jakoś niechcący po prostu spadły na te drzwi, gdy zostały przez kogoś zatrzaśnięte. Ta historia jest tak zagadkowa, że nie mogłam uwierzyć, że tak długo zajęło mi odkrycie jej. Czytając jej, słuchając o niej podcastów, miałam wręcz wrażenie, że zaraz pojawi się tutaj jakiś Herkules Poirot i kapitan Hastings, którzy zaczną rozwiązywać tę zagadkę. Ale niestety w prawdziwym życiu, nie tak jak u Agaty Christie, nie dostajemy rozwiązania podanego na tacy w ekspresowym tempie. Z tego, co czytałam, we Francji ta sprawa jest powszechnie znana, a fraza Omar m'a tué, Omar mnie zabił, celowo pisana z błędem, jest powszechna i czasem często powtarzana. Może można to porównać do tego kiedyś u nas często powtarzanego tekstu, że kocyk był śliski, pewnie wiecie, o którą sprawę chodzi. I to zdanie jest właśnie czasem parafrazowane, że coś tam innego m'a tuer, że coś tam innego mnie zabiło. Ta sprawa była też inspiracją do wielu książek, również bodajże w roku 2011 powstał film, francuski film fabularny na ten temat. I szczerze mam wrażenie, że mimo że trwa to już tyle lat, w końcu się to wyjaśni i w końcu to DNA znalezione w piwnicy zostanie z kimś połączone. Może przy pomocy genealogii, bo ostatnio dzięki temu wiele spraw jest rozwiązywanych. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie. Ja osobiście mocno otrzymam kciuki, aby ta sprawa została wyjaśniona. Dzięki wszystkim, którzy dotarli do tego momentu, dotarli do końca. Przypominam, zachęcam do tego, aby upewnić się, że macie przycisk subskrybuj na YouTube włączony, czy do zostawienia łapki w górę, czy do komentarza. Wiem, że to, co mówię, jest trochę powtarzalne, trochę banalne, ale to naprawdę pomaga algorytmowi, powoduje, że moje materiały docierają do Większej liczby ludzi. Dzięki, jesteście super. Miłego tygodnia i słyszymy się w niedzielę. Trzymajcie się. Pa.